Witajcie w pierwszym odcinku najlepszych skoczków norweskich XXI wieku. Dziś najsłabsza ósemka. Nie przedłużając, rozpoczynajmy. Miejsce 26. Morten Solem. Solem to skoczek, który obecnie ma 42 lata. Po zakończeniu kariery był kontrolerem sprzętu i koordynatorem zawodów. Najlepszym miejscem w zawodach było dla niego 7 miejsce w styczniu 2004 roku, osiągnięte w Libercu. Przez większość kariery był to zawodnik norweskiego zaplecza, choć w sezonie 2003-2004, gdy już pojawił się na liście startowej w Engelbergu, tak nie odpuścił zawodów w Pucharu Świata aż do zawodów w Harrachowie w kolejnym sezonie. Solem ma całkiem spore osiągnięcia w drugiej lidze, był bowiem trzykrotnie drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Warto odnotować, że nigdy nie osiągnął 200 metrów, a jego rekord życiowy to zaledwie 185,5 metra z Oberstdorfu. Teraz czas na trzech zawodników z miejsca 23, a pierwszym z nich będzie Olav Magne Dynem. Rówieśnik Solema, jednak zarówno wcześniej zaczął odnosić sukcesy, jak i wcześniej spadł poziomem do zawodów niższej rangi z epizodycznymi występami jako skoczek grupy krajowej. Podobnie jak poprzednik, Dynem również swój najlepszy rezultat uzyskał na czeskiej skoczni, z tym, że miało to miejsce w Harrachowie. Był czwarty w roku 98, zaś w Planicy tego samego sezonu 98-99 był również szósty i ósmy. Mimo zaledwie 8 startów zdobył wtedy 167 punktów, co pozwoliło na zajęcie 32 miejsca w końcowej klasyfikacji. Do dobrej dyspozycji wrócił w sezonie 2000-2001, kiedy to był już członkiem podstawowej norweskiej kadry Pucharu Świata, a po zakończeniu mógł cieszyć się z najlepszego w karierze 29 miejsca po kilku naprawdę niezłych startach na poziomie drugiej dziesiątki. Kolejny zawodnik z miejsca 23, Ole Marius Ingvaldsen. Skoczek, który wyskoczył w sezonie 10-11, kiedy to dwa razy kończył konkursy na 10 miejscu, następnie zniknął z szerokiej czołówki na 3 lata i w sezonie 13-14, już ze znacznie mniejszymi sukcesami, ale z wynikami wystarczającymi na regularne starty w ramach norweskiej kadry skakał, dobrze prezentując się już tylko w pierwszym zimowym periodzie. Ostatni jego start w Pucharze Świata miał miejsce w Vikersund, kiedy to zajął 27 miejsce w roku 2015. Ingvaldsen był skoczkiem, który nigdy nie był w stanie przebić się jak jego ówcześni koledzy Velta czy Johansson do grona skoczków, którzy osiągnęli całkiem niezłe rezultaty. Dużym sukcesem było 18 miejsce w walce o małą kryształową kulę w sezonie 2010-11, a rekordem życiowym Ole Mariusa było 210 metrów. Karierę zakończył w wieku 29 lat. Znowu miejsce 23. Robin Pedersen. 26-letni skoczek z Oslo, syn Tronda Jurana Pedersena, skoczka, który raz stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Osiągnięcia Robina są nieco podobne do jego ojca, z tym, że na ten moment brak mu miejsca na podium, choć był blisko w sezonie 19-20, gdy w Lillehammer zajął piątą lokatę. Sezon ten, a zwłaszcza jego początek i koniec, był niezły w jego wykonaniu i dzięki zdobyciu 181 punktów zajął 29 miejsce w klasyfikacji generalnej. Kolejna zima jednak była po prostu fatalna. Pojawił się jedynie podczas inauguracji, gdzie zajął miejsce 49 i został zesłany do Pucharu Kontynentalnego. W roku 2022 wrócił do startu w Pucharze Świata, jednak furory nie zrobił. 31 punktów i 53 miejsce. Z dobrze zapowiadającego się skoczka, Robin stał się jednym z zawodników balansujących na granicy kadry A i zaplecza. Miejsce 22. Daniel Forfang. Brat doskonale znanego Johanna Andre Forfanga był zawodnikiem, który nie osiągnął niczego szczególnego w skokach. Miał znacznie słabsze wyniki od obecnie skaczącego Forfanga i w całej swojej karierze nie zdobył nawet 300 punktów. Wrócę w 2005 roku podczas inauguracji Pucharu Świata zajął miejsce 5, jednak ruka to ruka i zapewne większa w tym zasługa warunków niż umiejętności Daniela. W letnim sezonie 2004 roku zajął 3 miejsce w letnim Grand Prix, wygrywając w Innsbrucku i Hakubie oraz zajmując w drugim z japońskich konkursów 2. miejsce.
Miejsce 21. Joachim Hauer. Hauer tak samo szybko zabłysnął w zawodach najwyższej rangi, jak i nagle zniknął. W sezonie 15-16 w Niżnym Tagile udało mu się zająć najniższy stopień podium, a przez większość konkursów zdobywał pucharowe punkty i tamtej zimy zdobył 356 punktów, a do tej pory oraz po tym sezonie łącznie zdobył ich zaledwie 14. W 2019 roku zakończył karierę, jak przystało na Norwega, przed 30, a dokładnie w wieku niespełna 28 lat. Hauer może pochwalić się bardzo dobrym rekordem życiowym, bowiem na Vikersundbakken poleciał na 243 metr. Miejsce 20. Henning Stensrud. Stensrud to wysoki zawodnik mierzący 184 cm wzrostu, pochodzący z Lørenskog, który 13 razy kończył zawody w czołowej dziesiątce. Skakał jeszcze w latach 90., a w sezonie 97-98 dwukrotnie zajął czwarte miejsce w Engelbergu i w Oberstdorfie. Podczas Mistrzostw Świata w lotach w Oberstdorfie w 1998 roku zajął czwarte miejsce. Na przełomie tysiąclecia Henning osiągał całkiem niezłe rezultaty, choć oczywiście był tłem dla Jokerseja czy choćby Petersena. Na Mistrzostwach Świata w Lahti w 2001 roku zajął 8 miejsce indywidualnie, a drużynowo był wówczas 7 i 8. W sezonie 15-16 Stensrud objął posadę trenera kadry B Norwegii. Miejsce 19. Vegard Hauge Skled. Skled, jeśli już skakał w zawodach Pucharu Świata, to w większości przypadków brał udział w finałowej serii. Najlepszy sezon tego zawodnika to sezon 11-12, gdzie podczas weekendu w Japonii był 4 i 5, a podczas lotu w Kulm był 5 i 15. Oprócz tego jeszcze kilka startów na poziomie 2 i 3 dziesiątki i niestety po tym sezonie już nie pokazał się w zawodach dla najlepszych. Próbował swoich sił w Pucharze Kontynentalnym w sezonie 12-13, ale bez powodzenia, kończąc sezon na miejscu 74. W swojej karierze łącznie 3 razy wygrał zawody drugiej ligi i 7 razy stanął na podium. Na dziś to tyle. Zapraszam na kolejne części o norweskich skoczkach. Jeśli chcesz więcej, zostaw subskrypcję i kciuka oraz napisz, o jakim kraju chciałbyś posłuchać po zakończeniu cyklu o Norwegach. Na razie.